Proszę Państwa, jesteśmy dzisiaj na konferencji 21. Międzynarodowej Konferencji poświęconej problematyce produkcji zwierzęcej, związanej również z ekologią, ochroną środowiska i pozyskaniem energii niekonwencjonalnej, tak zwane OZE. Jest to konferencja w gruncie rzeczy bardzo ważna, bo ona dotyczy spraw związanych z dnia dzisiejszego, związanego z problemami wynikającymi z jakości produkcji mleka, mięsa i można powiedzieć i drobiu. Jest to w tym wypadku jaj. I wynika to po prostu z potrzeby naszego eksportu, potrzeby rozwiązań i opracowania nowoczesnych, innowacyjnych technologii, jak również przedstawienie analizy stanu faktycznego, w którym my miejscu jesteśmy. Jest to sprawa ograniczenia emisji gazów szklarniowych, amoniaku, jak również zmniejszenia energii na jednostkę produkcji. Jest duże zainteresowanie krajów wschodnich, już tradycyjnie Rosji, Białorusi. W tym roku uczestniczyło 4 osoby znaczących instytutów naukowych, Łotwy i Finlandii. Finlandia przedstawiła bardzo interesujący referat wynikający z potrzeb ekologii, z potrzeb wynikających z zagospodarowania nawozu naturalnego, zwłaszcza obornika. Wynika to również z potrzeb, że tak powiem, innowacyjnych spraw wejścia na rynki również i wschodnie, i zachodnie, nie tylko Finlandii, ale krajów ościennych.